Szanowni Państwo, to, że jesteście tutaj dzisiaj z nami, świadczy o tym, że macie ogromny szacunek dla pracy na roli i dla rodzin rolników. Świętujemy dzisiaj dożynki powiatowo-gminne. Organizatorem na zmianę są poszczególne gminy. W tym roku przypadło to gminie Sława, a konkretnie właśnie miejscowość Łupice jest organizatorem. I wiem, jaki to jest ogromny trud i obowiązek przygotować tak dużą imprezę. Także na początku, żeby później już nie zapomnieć, chciałbym serdecznie organizatorom podziękować, radnej, pani Sołtys, wszystkim, którzy się przyczynili do przygotowania dzisiejszej uroczystości. Dziękuję także mieszkańcom Łupic. Tak pięknie przygotowaliście się do tego dzisiejszego święta. Przejechaliśmy korowodem, jest przepięknie ubarwiona miejscowość, tradycyjnie, tak jak w polskim zwyczaju to jest. Szanowni Państwo, witam wszystkich mieszkańców powiatu, którzy też przybyli na dzisiejszą uroczystość. W tym roku, jak zwykle, oprócz pracy ludzkiej na plon, miała ogromny wpływ aura. Dzisiaj świętujemy dożynki, ale większość z nas wie, że nie wszystkie plony w tym roku jeszcze zostały zebrane. Jeszcze tydzień temu to około 15-20% zbóż stało na polach. W dniu dzisiejszym pewnie to jest jeszcze około 5%, gdzie zboża stoją i zostały zebrane. I wszyscy, jak tu siedzimy, wiemy, że z tego zboża chleba już nie będzie, ale będzie zboże paszowe. Szanowni Państwo, to są te trudności, które towarzyszą na co dzień polskiemu rolnikowi, z którymi musi się borykać, ale taka to jest praca. Oprócz aury, ogromny wpływ na to, jakie są wyniki w rolnictwie, mają wpływ różnego rodzaju zewnętrzne zagrożenia chorobowe. Na terenie województwa borykaliśmy się w tym roku z ptasią grypą. Na szczęście powiat pskowski nie został objęty ptasią grypą. Szczęśliwie, bo wiemy, co przeżywali samorządowcy i rolnicy z terenu objętych tą chorobą. Natomiast powiat pskowski jest bardzo dużym producentem trzody chlewnej, a niestety zagląda już nam kolejna choroba, która jest bardzo dużym zagrożeniem, a mianowicie ASF, amerykański pomór świń, który także niestety, ale zbliża się do granic naszego powiatu. I tutaj, szanowni Państwo, życzę wszystkim rolnikom, bo wiem, jak tu jest duża produkcja, aby ta choroba także szczęśliwie ominęła nasz powiat, bo są to przede wszystkim bardzo duże problemy ekonomiczne i organizacyjne związane ze zwalczaniem tej choroby. Ale mam nadzieję, że tak jak na wielu obszarach, tak i tutaj powiat pskowski będzie akurat w tym dobrym położeniu i szczęśliwie będziemy mogli zakończyć kolejne żniwa, kolejny rok. Dostałem 2 minuty, także nie chciałbym zajmować za dużo czasu. Szanowni Państwo, dzisiaj jest przede wszystkim dzień zabawy, podziękowania za trud rolnika tradycyjny, dożynkowy. Życzę wszystkim szalonej, udanej zabawy do samego rana i mam nadzieję, że dzisiaj akurat aura nam dopisze i będziemy mogli spokojnie bawić się do samego rana. Dziękuję bardzo.